witamy Państwa serdecznie w Białostockim Muzeum Wsi. Dzisiaj spotykamy się tu w ramach spotkań z funduszami Regionalnego Programu Operacyjnego. Miejsce nietypowe, bo nie nasz urząd przy ulicy Poleskiej, ale tutaj skansen, a proszę Państwa, z dwóch powodów. Pierwszy, dzisiaj będziemy mówić o pieniądzach dla przedsiębiorców na obszarze Natura 2000, a drugi temat to 8.3, czyli krótko mówiąc środki, które przyznajemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zabytki, obiekty zabytkowe. W tym właśnie jednym z takich obiektów, który dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma, jest ten dworek, przed którym jesteśmy. Ale Szanowni Państwo, ten klimat komarów pokazuje, że jesteśmy na terenie gminy Wasilków, jednej z tych gmin, która ma bardzo duży obszar Natury 2000 swój, bo gmina Wasilków to 72% całkowitego obszaru należącego do obszaru Natura 2000. Całe województwo to 34% obszaru Natura 2000. Zarząd województwa przy tworzeniu strategii rozwoju województwa i regionalnego programu operacyjnego podszedł do tego tematu, Szanowni Państwo, bardziej prorozwojowo. Nie ma co walczyć z obszarem Natura 2000, bo jednak ochrona naszego dziedzictwa przyrodniczego jest bardzo istotna i bardzo ważna w naszym regionie. Trzeba szukać takich sposobów i takich form, które pomogą przedsiębiorcom w tej przestrzeni się rozwijać. I stąd w ramach programu z działania 1.5 otwieramy konkurs właśnie dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują lub chcą funkcjonować na obszarach Natury 2000. Projekt i program, konkurs dotyczy tych gmin, których obszar jest przynajmniej ponad 18% objęty Naturą 2000 i to jest bardzo interesujący dla przedsiębiorców konkurs, ponieważ jest to jedyny z tych konkursów, który jest konkursem dla przedsiębiorców dotacyjnym, a nie w ramach instrumentów zwrotnych. Tutaj do 70% dla mikroprzedsiębiorców dajemy dofinansowania, dla średnich przedsiębiorców do 60% na między innymi na otwieranie nowej działalności gospodarczej, czyli w ogóle na zakładanie działalności gospodarczej. Jeszcze raz podkreślę, na tych obszarach, na tych terenach, które są objęte Naturą 2000, na rozwijanie swojej działalności, w tym działalności produkcyjnej, na dywersyfikację tej działalności produkcyjnej, związanej z tym, żeby szukać różnych rzeczy, które można na tym terenie produkować. Również tak naprawdę na przekształcanie procesu produkcji, funkcjonowania takiego zakładu, czy na bardziej proekologiczny, bardziej nowoczesny. To jest jeden z tych elementów, którym chcemy pokazać, że jesteśmy województwem, które stawia na ekologię, które w tej naszej przyrodzie widzi potencjał, ale jednocześnie przy potencjale przyrody nie oznacza to, że wszystko musi być produkowane jak z zamierzchłych czasów. Może to również być związane z nowoczesnymi technologiami.